Cześć, witajcie. Cześć. Ja obiecywałem, co prawda, że w tym tygodniu będzie więcej smartfonów, ale jakoś się dużo więcej nie pojawiło. Co prawda była jedna duża premiera globalna marki Redmi, ale tak poza tym no, polskie premiery były, nie? No tak, w Polsce się trochę działo. Rzeczywiście, chociaż tak naprawdę taka głośna premiera polska, no to jest jedna. Flagowe modele Huawei. Jeden dotarł do nas, muszą do Europy tak samo, po niemalże pół roku, bo bodajże w lipcu żeśmy widzieli już P50 Pro, którego Jacek ma za sobą. Nieco szybciej wraz z P50 dotarł do nas drugi model składany, P50 Pocket. Ale fajnie robi ci się przezroczysty. No wiem, że robi, znaczy on, wiesz co, on robi, nie robi się przejrzysty, on jest srebrny. A, trochę się rzeczywiście odbija robi. Się tło, ale fajnie to wygląda, fajny efekt. On jest taki srebrny, to jest, co prawda kolor nazywa się kakaowe złoto, ale to takie z kakaowym złotem, to ja wiem, że w tej chwili mam oświetlenie zresztą paskudne, ale raczej jest srebrny. Raczej tak, jest srebrny. Jest fajny OLEDowy wyświetlacz. Jest fajny zestaw kamerek. Natomiast ja tutaj jako ciekawostkę z tyłu umieściłem coś, co można kupić w tej chwili na przykład w rosyjskich serwisach sprzedażowych. Najbardziej mi się z tego wszystkiego podobał tutaj taki napis. Nie wiem, czy zobaczycie. Nie widać. Widzisz, Adaś? Widać nie. go? Jest słabo. Napis Lejce. 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 Lejce, tak. Bo może jakiś tutaj, tutaj ta lejka jest ta wypisana, co prawda, ale to jest zupełnie inny napis. No jest lejka, a nie lejce, tak? Pomijam już kwestię tego, że zwróćcie uwagę. Tutaj jest jeden jakiś aparat robiący za peryskopowy, bo jest taka dziurka jak do peryskopowego, a cała reszta to są lampy błyskowe. O, ale to na bogato tych lamp dali. No, natomiast tutaj na górze są oczywiście... Tutaj oczywiście są trzy aparaty na górze i jeden na dole. Ja nawet mam gotową tak naprawdę recenzję tego telefonu, tylko miałem pecha, moi drodzy, słuchajcie, dlatego że recenzja była gotowa na premierę, natomiast okazało się, bo w ostatnim momencie wrzucałem zdjęcia, że mam rąbnięty aparat. W związku z tym jedzie do mnie w tej chwili drugi egzemplarz. I recenzja jest, jak zrobię nowe zdjęcia, to po prostu recenzja wiedzie, a na razie muszę po prostu poczekać. No, z tymi aparatami to jest ciekawie, bo nie jesteś jedynym, który narzeka na aparat. Co ciekawe, różni recenzenci mają różne, że tak powiem, objawy tych niedociągnięć w aparacie. U jednych tam przy zoomie coś się kaszani, u innych tryb nocny zawodzi, no coś ewidentnie z softem. U mnie jest problem i z trybem nocnym, powiem szczerze, ale przede wszystkim jest z autofokusem przy powiększeniu bezstratnym 3,5, ponieważ on ma powiększenie bezstratne 3,5 i 10-krotne hybrydowe. No więc zdjęcia z tego 10-krotnego hybrydowego są znacznie lepsze, ostrzejsze od tego z 3,5. W związku z tym czekam na nowy egzemplarz, bo ja rozumiem, to jest egzemplarz recenzencki, dziennikarski, nie ten, który idzie na rynek. On ma nawet taki napis na pudełku, że not for sale, czyli nie na sprzedaż. Natomiast to są choroby wieku dziecięcego, w momencie, kiedy telefony są bardzo nowe. Tak, ale ten telefon był w Chinach już w lipcu. Nie, Adaś, to nie ten telefon. Nie, Adaś, to nie ten telefon. No, niby był tak, telefon po pierwsze z Kirinem, po drugie był z systemem Origin. O ile Kirin tutaj nie powinien wpływać, bo w tej naszej europejskiej wersji są Snapdragony, o ile procesor nie powinien wpływać, o tyle kwestia systemu i oprogramowania. A tam w Chinach, powtórzę, jest Origin, a u nas jest Android 11 z MUI. Origin? Najwyraźniej coś tutaj gdzieś nie zabanglało. Co? Origin? Origin jest w Chinach, tak. Harmony oczywiście. No właśnie, coś mi się nie skleiło. Harmony oczywiście, Huawei ma Harmony, natomiast no, Origin... Dobra, wiesz, okej, natomiast no, moim zdaniem jest to jednak, kurczę, no powiedzmy to wprost wtopa troszeczkę, bo właśnie te egzemplarze, które idą do recenzji, to powinny już być takie na tip-top. Wiadomo, powinny, że... Ale, słuchaj, Adaś, wiesz jak to jest. Bo my jakby jesteśmy na miejscu. Po pierwsze, te smartfony są zamawiane jak tylko mogą być. Po drugie, wszystko zależy od tego, kiedy Chińczycy wyślą. W momencie, kiedy tylko Chińczycy przysyłają, no nikt nie będzie każdego z tych smartfonów testował pod każdym względem. One natychmiast są wysuwane do dziennikarzy. W związku z tym nie ma tutaj czasu na to, żeby gdzieś coś zgłosić, chyba że dziennikarze zgłaszają.
Wiesz, ja wiem, dlaczego tak się stało, natomiast no, nadal twierdzę, że nie powinno się tak stać, szczególnie, że smartfon... To znaczy, prawdą jest, że ja do tej pory w smartfonach Huawei nie spotkałem się z czymś takim, no, a, znaczy przynajmniej na taką skalę, bo rzeczywiście jednak kilku kolegów narzekało troszeczkę i też wymieniali smartfony, ale byli na miejscu, w związku z tym mówili, że te, które dostali, są już rzeczywiście lepsze, bo sprawdzali rzeczywiście jakość aparatów tam na miejscu. Także mam nadzieję przynajmniej, że one w momencie, kiedy pojawią się w sklepach, kiedy będą już dostępne, tak, albo te egzemplarze, które pojawiły się w sklepach i są już dostępne, będą egzemplarzami bezusterkowymi po prostu. Zgadza się. No tak powinno być przynajmniej w idealnym świecie. No ale powiedzmy, bo tak rozmawiamy, ale zacząłem już trochę o tej cenie, bo cena, powiem szczerze, że mnie no, zwaliła z nóg, bo ten telefon... Tak, jest 5,5 tysiąca. 5,5 tysiąca, pamiętam, no tak? Dobra, na start jest o 500 tańszy, jeszcze dają słuchawki do tego, a dzisiaj doszła do mnie wiadomość od Playa, że w Playu zamiast słuchawek jest zegarek, co jest jeszcze atrakcyjniejszą ofertą, ale nadal... Tak, zegarek jest atrakcyjny. Nadal no, 5 koła z zegarkiem za telefon, który oczywiście nie jest winy producenta, ale ogólnie nie ma dostępu do Google i 5G. Dobra, 5G to można moim zdaniem olać, ale no, z tym Googlem to wiadomo, kto sobie poradzi, to sobie poradzi. Jest spora rzesza użytkowników, którzy sobie z tym poradzą, ale no, nadal rzecz nie tania. Recenzje, no nie wiem, bo prawdę mówiąc nie miałem czasu przejrzeć, ale zdaje się, że nie wszystkie są pochlebne, jeżeli chodzi właśnie o aparaty fotograficzne. No jest taka trochę wpadka. Więc no szkoda. Tak, to myślę, troszkę, znaczy nie będzie. Chciałoby się powiedzieć, że za szybko, ale kurczę, to nie jest za szybko, choćby właśnie ze względu na to, że ten smartfon jednak był zapowiadany dobre pół roku temu. No. I to, co do nas przyjechało, rzeczywiście powinno być bezusterkowe, bezawaryjne, no ale no mówię, z innymi smartfonami też się zdarza, w związku z tym, no cóż, mogę powiedzieć, no tak, i oby egzemplarze rynkowe nie miały tych chorób wieku dziecięcego. No i oby z drugim telefonem nie było takiej wtopy. Tak, bo jest jeszcze drugi, którego ja nie mam, i to jest ten tak, klapkowy. Ja go miałem okazję, że tak powiem, pomacać. No cóż, potwierdzam, faktycznie to, co kiedyś mówiliśmy o nim, że obie połówki telefonu składają się idealnie, tam nie ma między nimi żadnej szpary. Fałda na ekranie, moi drodzy, jest. Jest widoczna zdecydowanie mniej niż w konkurencyjnych telefonach, no ale nadal ją widać. Mniej, ale widać. No i zauważyłem też, że akurat ten składany smartfon nie daje się ustawić w odróżnieniu od konkurencyjnych tak w pozycji półotwartej. Można go albo otworzyć, albo zamknąć. Jak go próbujemy ustawić, czasem się uda, ale on i tak w pewnym momencie nam odskoczy do rozłożenia się całkowicie na płasko, więc to jest no, prawdopodobnie efekt właśnie tego innego zawiasu, który sprawia, że z kolei nie ma szpary. Czyli albo coś w zamian, albo mamy szparę i telefon sobie ustawiamy jak chcemy, albo nie mamy szczeliny pomiędzy połówkami, ale telefon mamy tylko do użytku w dwóch pozycjach. No cóż. Tak, to jest, kurczę, zawsze kwestia ceny, czyli kwestia pieniędzy, które jest się w stanie poświęcić i czasu poniekąd na badania. Bo nie jest wielkim problemem zrobienie również zawiasu, który przy takiej konstrukcji powinien, znaczy pozwalać się zawiesić pod nogą. Może jednak jest sporo tego nie stanąć w miejscu. Bo to mechanicznie to nie jest rzecz wielce skomplikowana. Wielce skomplikowaną rzeczą jest rzeczywiście poradzenie sobie na przykład z elastycznym ekranem podczas składania, tak? Dlatego z rozciąganiem i... No tu pokazywano, on się składa w taką łezkę, żeby to załamanie było mniejsze. No i faktycznie to, powiedzmy, że udało się o tyle, że faktycznie trzeba spojrzeć pod światło, żeby tą fałdkę dostrzec. No i jeżeli chodzi o cenę, to jest jeszcze smutno niż w przypadku P50 Pro. No jest smutno, tego głównego. 6499. Znowu mamy oczywiście ofertę, że przez sprzedaży 500 mniej i słuchawki do tego, ale te fajne takie w kształcie szminki, FreeBuds Lipstick, są dodawane gratis, co jakby też podkreśla to, że jest to telefon naprawdę wyjątkowo kobiecy, bo wierzcie mi, wygląda efektownie. Moim zdaniem prezentuje się dużo efektowniej niż konkurent. No niestety od konkurenta jest droższy.
Nie ma Google'a, więc też boję się, że jakiegoś wielkiego szału nie zrobi. Natomiast myślę, że z pewnością wielu paniom się spodoba, jeżeli, drogie panie, nie zwracacie uwagi na dostęp do Google czy 5G, to myślę, że jest to fajny konsek, bo rzeczywiście telefon jest śliczniutki. To tego, no tego, tylko, że 6,5 tysiąca trzeba przygotować portmonet. No cena jest mniej śliczna i niestety konkurencyjna klapka jest, przykro mi to mówić, ale tańsza. I widziałeś na żywo, słuchaj, ten zewnętrzny wyświetlacz, jak on się sprawuje? Zewnętrzny wyświetlacz no jest fajny. Przede wszystkim przykuwa wzrok tym, że jest okrągły i jest dosyć funkcjonalny, bo można tam, wiadomo, podejrzeć zegar, pogodę i tak dalej, można przeczytać powiadomienia, można sobie sterować muzyką, można włączyć aparat fotograficzny, mieć podgląd, zrobić sobie selfie bez otwierania klapki tym głównym tylnym aparatem fotograficznym, który jest w sumie też całkiem przyzwoity, jak na składany telefon. To jest 40 megapikseli. Tak, nie? także jest w miarę przyzwoicie, jeżeli chodzi o te wszystkie parametry, powiedzmy, fotograficzne, wydajnościowe i tak dalej. Ekran też jest dobry, bo ten mały ekranik ma średnicę nieco ponad cala i całkiem niezłą rozdzielczość 320x320, czyli taką, nazwijmy to, smartwatchową. No i jest to LED-em oczywiście też, więc jakościowo to tutaj, jeśli no nie ma do czego przyczepić, to wygląda naprawdę dobrze. Ale no tutaj jest dosyć zabawnie, dlatego że główny aparat to jest 50 megapikseli, zdjęcia są robione domyślnie 1/4, czyli tam 12,5 megapiksela wychodzi, ale Huawei zmienił interfejs użytkownika. Pomijam kwestię tego, że nie wiem, nie ma malowania światłem na przykład, które było charakterystyczne dla nich do tej pory. HDR nawet zniknął w ogóle. Jest no w tej chwili tylko automatyczny. To jeszcze zniknęły opcje z ustawień dotyczące ustawienia rozdzielczości zdjęć. I na pierwszy rzut oka, jak się wchodzi w ustawieniach, nie ma możliwości ustawienia innej rozdzielczości niż 12,5 w przypadku aparatu głównego. I trzeba pogrzebać i okazuje się, że w podprogramach tych fotograficznych, które tam właśnie, gdzie malowanie światłem, gdzie portret, gdzie priorytet przysłony, tam się ukrywa coś, co się nazywa zdjęcie o wysokiej rozdzielczości. Ja na początku zgłupiałem po prostu i okazało się, że te zdjęcia o wysokiej rozdzielczości to są zdjęcia w natywnej rozdzielczości matrycy, czyli 50 megapikseli. Ale jest to dla mnie niespodzianką, bo to w interfejsie jest rzeczywiście coś nowego, jak mi się zdaje. Ach, no jeszcze ciekawostkę ma ten składany pocket. Mam dodatkową diodę UV, dzięki której można robić zdjęcia fluorescencyjne, takie z takimi fajnymi kolorkami. Można sobie na przykład podświetlić na banknotach te ukryte znaczki UV. Taki bajerek też. W sumie nie mam za bardzo w tej chwili pomysłu na wykorzystanie tej funkcji, poza właśnie chociażby kontrolą autentyczności dokumentów czy banknotów. No ale jest też taka opcja, warto o tym wspomnieć. Nie wiem, no nie trafi ten telefon raczej w moje ręce, więc przykro mi, ale nie wymyślę zastosowania w takiej klasycznej fotografii tej opcji. Niemniej no wiedzcie, że taka opcja również w tym smartfonie się znalazła. Wróćmy, słuchaj, w takim razie chyba do premier światowych, bo globalną premierę miała seria Redmi Note 11. Tak, oj, tutaj i to... Zamieszanie jest straszne, powiem szczerze. Zamieszanie jest straszne, bo w serii Note 11 wyszło już sporo telefonów, sporo smartfonów wcześniej, na Chiny na przykład, ale nie tylko, bo również na kraje w Azji, tej dalekowschodniej, inne. I powiem szczerze, one się nazywają tak samo, część z nich przynajmniej nazywa się identycznie, natomiast mają różne specyfikacje. Łatwo jest się w tym wszystkim pogubić. Spróbujemy opowiedzieć Wam o tych modelach, które miały premierę globalną, nawet jeżeli się nazywają tak samo. W tej chwili mówimy o globalach, czyli tym, co będzie globalnie lub też nawet u nas, przy czym na polskich cen jeszcze niestety Wam nie podam, bo ich nie znam. Natomiast bierzcie pod uwagę, że ten telefon możecie znaleźć gdzieś tam na świecie, najpewniej w Chinach, pod taką samą nazwą, ale z inną, zupełnie inną, w niektórych przypadkach specyfikacją, nawet wyglądem innym. Także nie, tu po prostu ja, wierzcie mi, siedziałem nad tym artykułem i po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, mnie dosyć, bo wymieniłem. Nie, jest się bardzo łatwo pogubić. Ja starałem się nie popełnić błędów tutaj. Część robiłem ja, część robił inny edytor, jeżeli chodzi o katalog. Natomiast no, gdyby się znalazły jakieś błędy, trzeba mi zgłaszać, dlatego że mówię, pomimo starań, żeby wszystko było ok, mogłem coś przeoczyć.
Także warto, warto zawołać, gdyby coś. Zacznijmy może od podstawki, czyli od Redmi Note 11 w wersji globalnej. On działa pod kontrolą Snapdragona 680 z AMOLEDowym wyświetlaczem 643 w Full HD i przy 90 Hz częstotliwości odświeżania ekranu. Dwie wersje pamięci, 64-128, jeśli chodzi o flash, 4 albo 6 giga, jeśli chodzi o RAM. Aparaty fotograficzne 50 plus 8 szerokokątna i dwie dwójki, jak łatwo się domyślić, do makro i do rozmywania tła, 13 megapikseli z przodu. Ładowanie 33-watowe i bateryjka jest fajna, bo jest 5000 mAh, także jest ok. Jest MIUI w wersji 13. I to jest chyba jeden z pierwszych smartfonów, który właśnie z MIUI 13 wszedł do sprzedaży, ale Android nadal jest 12. Przepraszam, 11. Nie 12. No 12 pewnie za chwilę będzie. 12 pewnie za moment powinna być. Tak. We wszystkich, bo to będą takie powiedzmy cechy wspólne, ale to już zasygnalizuję, we wszystkich jest pilot podczerwieni, są głośniczki stereo, tak. Jest mini jack. Adaś, ostrożnie z tymi głośniczkami stereo, dlatego że powiem i tobie i wam, że nigdzie Xiaomi na swoich stronach nie pisze, że to są głośniki stereo. Oni piszą o dwóch głośnikach, ale nie piszą o stereo. Masz rację. W związku z tym prawdopodobnie układ jest taki, że jeden jest głośnik zewnętrzny, a drugi to jest głośnik słuchawki, który pełni rolę drugiego głośnika. No tak, różne często, parametry, nie ma stereo. Tak. Często to jest stosowane i często jest nazywane stereo, bo niby mają symulować stereofonię, ale Jacek faktycznie ma rację, że te głośniki grają nierówno najczęściej. Mówię, oni tutaj nigdzie nie piszą stereo, nigdzie nie używają słowa stereo. Mi się to akurat używają słowa stereo oczywiście w przypadku słuchawek, bo na słuchawkach stereo jest jak najbardziej porządne. Natomiast jeśli chodzi o głośniki zewnętrzne, są dwa głośniki, które emulują stereo, ale to nie jest stereo. No, trzymając się w sumie nazewnictwa, to tak, to masz rację. Aha, no i zacząłem jeszcze mówić, w każdym jest czytnik linii papilarnych na boku, no i mają NFC. I może szybciutko ceny, jak już Jacek... przepraszam cię bardzo, bo znowu muszę wtrącić. W przypadku NFC, we wszystkich specyfikacjach Xiaomi Redmi jest adnotacja. Nie ma napisane, że NFC tak. Jest napisane NFC w zależności od wersji regionu. W związku z tym też tutaj ostrożnie, dlatego że... Natomiast u nas jest. No. Łącznie z globalnymi może być więcej. Ja zaznaczając jednocześnie, robiąc kropeczkę z info, żeby ewentualnie przeczytać, bo jednak przy wszystkich pisze, że nie wszystkie wersje mają po prostu. Dobra, wrócę do tej stereofonii jeszcze, wybacz Jacku, ale otworzyłem sobie właśnie prasówkę, którą przysłał mi polski oddział Xiaomi i teraz zacytuję, uwaga. Ponadto dzięki dwóm głośnikom umieszczonym na górze i na dole telefonu seria Redmi 11 oferuje dźwięk stereo idealny do gier i filmów. Tak rzecze komunikat prasowy polskiego oddziału Xiaomi. No, cóż ja mogę, jeżeli oddział polski tak właśnie twierdzi, to być może tak właśnie jest. Ja mówię, robiłem ze strony globalnej, zazwyczaj producenci chwalą się tym stereo. Tu nie znalazłem, można mi paluchem pokazać, jeżeli gdzieś przeoczyłem. Zgadza się, no. Natomiast mówię, no to jest wyciąg z prasówki, także ja sobie tego stereo nie wymyśliłem i tu jeszcze przy okazji też z NFC znalazłem ciekawostkę, gdzie jest rozdzielone. Otóż adnotacja, że NFC jest dostępne zależnie od regionu, dotyczy modeli Redmi Note 11, o którym za chwilę Jacek powie, i Redmi Note 11. Natomiast modele z dopiskiem Pro mają, moi drodzy, w tejże oto prasówce zaznaczone NFC na sztywno, bez żadnych. Okej. To tak orzecze prasówka polskiego oddziału Xiaomi, która, powiem szczerze, też nie zawsze musi odpowiadać globalnej, bo to dotyczy rynku polskiego. Przy NFC to jest możliwe. Przy NFC to jest możliwe. W przypadku stereo radziłbym sprawdzić. Jeżeli jesteście w stanie w sklepie, w elektromarkecie sprawdzić smartfona, puścić tam jakąś muzyczkę, tam jakieś demo powinno być. Tak, dwa głośniki grają identycznie.
Okej. Dla mnie mówienie o stereofonii w odniesieniu do smartfonowych czy nawet laptopowych głośniczków. Tak, to jest w ogóle pomyłka. Znaczy wiesz co, w przypadku laptopowych to ja zmieniłem zdanie, jeżeli chodzi o smartfona, to rzeczywiście. Ale no nadal to wiesz, no umówmy się, że to jest takie stereo, wiesz, to tak jakbym zaczął mówić, że tak. Mam posy, no bo owszem mam tutaj. Tak, no. Tak. Dobra, wróćmy do cen Redmi Note 11, o którym Jacek opowiedział. Mamy do wyboru trzy wersje, 464, 428 i 628 i ceny po przeliczeniu z dolarów, bo tak podano nam ceny w dolarach na razie, to jest 730, 810 i 932 złote z groszami odpowiednio za te wersje. Czyli jest to telefon, który ma szansę ostatecznie u nas kosztować poniżej 1000 złotych. I mamy wersję, słuchajcie, z literką S, czyli S. Redmi Note 11 S, który ma identyczną baterię, identyczny wyświetlacz, ma inny procesor, bo ma Helio G96. Jeśli chodzi o pamięć, też jest podobnie, ale troszeczkę lepiej. 64 albo 128 flesza, 6 albo 8 RAM-u. Lepiej jest również nieco, jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, bo jest główny aparat Samsunga 108 megapikseli z matrycą. Ósemka też, cała reszta jest właściwie identyczna, czyli ósemka do zdjęć szerokokątnych i dwie dwójki do rozmywania tła makro. Z przodu jest 16 megapikseli. Częstotliwość, jeżeli chodzi o odświeżanie ekranu, jest podobne, czyli 90 Hz, częstotliwość próbkowania dotyku jest 180. Ładowanie 33-watowe z NFC, tak jak Adaś wspomniał wcześniej, też jest tak, że zastrzegają, że nie we wszystkich wersjach. W związku z tym, jeśli Wam zależy na NFC, zwróćcie uwagę po prostu, czy jest, czy nie. No, powinno, nie wiem, czy coś powinno być, jak kupujecie z polskiej dystrybucji, to myślę, że ten punkt możecie odpuścić, bo raczej nie wierzę, żeby nie było. Masz ceny S-ki może? Jakieś? Oczywiście, że mam. I znowu mówię przeliczone z cen podanych w dolarach. Mamy wersję 6,64, czyli już mamy inne pamięci, wyższe tiery. 6,128 i 8,128. I ceny kolejno 1015, 1135 i 1215 z IKO. Powtórzę, to nie są oficjalne ceny na polski rynek, tylko przeliczone z tych, nazwijmy to, europejskich podanych w dolcach. No i cóż, skoczymy do następnego, a następny, bo zdecydowało się Redmi na wydanie smartfona o nazwie Note 11 Pro w dwóch wersjach, w wersji 4G i w wersji 5G. Zaczniemy od wersji 4G, która też ma o dziwo Helio G96, AMOLEDowy wyświetlacz troszeczkę większy, bo to jest 6,67 cala, Full HD pracujący, ale już przy 120 Hz odświeżania. Także to jest taka zmiana dosyć istotna. Bateryjka jest również bardzo podobna, 5000 mAh, ale tutaj ładowanie i ładowarka w zestawie jest 67 W. Zarówno ta ładowarka do szybkiego ładowania jest w zestawie, jest w pudełku. Pamięci. Jeżeli chodzi o pamięć, to jest 64, 128 i 6,8, podobnie jak w przypadku 11S. Jeśli chodzi z kolei o aparaty fotograficzne, tutaj też wygląda identycznie, czyli 108 główny, 8 do zdjęć szerokokątnych, dwie dwójki i 16 z przodu. Tak to. Patrzę jeszcze po wersjach pamięci, ale pamięci są wszędzie takie same, to są DDR4 no, i tak, UFS 2.2. Tak, tak. I tiery są też identyczne, bo tak, tak, właśnie jak w przypadku przeklikiwałem się i patrzę, tak, no to, to w tym Pro. Mamy tak, 664, przypominam, 628, 828 i ceny 1215, 1340 i 1420 zł po przeliczeniu z dolarów. Tak to wygląda na ten moment. I przechodzimy do wersji z 5G? Tak, no to na koniec na dobitkę. Znowu mamy ekran 120 Hz, 67 cala, no ale procesor już inny, bo jest Snapdragon 695 tutaj. I patrzę, no i bateryjka jest troszeczkę, tak, troszeczkę lepsza. Niby. No tak, 5000, dobrze mówię, 5067 watów ładowanie. Znaczy Redmi podaje 5160, tak? Dlatego mówię, a to widzisz, a polski oddział podał 5000. A to może rzeczywiście jest tak, że też jest to zróżnicowane ze względu na wersję, region. Albo jedni podali minimalną, a drudzy typową, tylko... To też jest możliwe, tak.
Czort zna jut. No jest to na tyle nieduża różnica, że można w zasadzie pominąć w grunt, że jest to szybkie ładowanie, które w tym modelu 4G też, bo nie pamiętam, czy o tym wspominałeś, znajdziemy. Tak, tak. Patrzę jeszcze, jakie tam jeszcze różnice. Aparat do selfie. Aparat do selfie, moi drodzy, 16 megapikseli, czyli tak samo 108. Tak. Aha, utrącili temu modelowi z 5G. Żadna strata, dwumegowy aparacik do rozmywania tła. Mamy tylko 108 plus 8 szerokie i dwójkę do makro. Żadna strata, nie ma po czym rozpaczać. Ale i pamięci są już, zaraz sprawdzę jeszcze, nie, też są takie same, czyli 664, 628 i 828 za odpowiednio 1340, 1420 i 1540 zł. Adam miał rację, bateryjka jest 5000 mAh. Ja zerknąłem w swój zrzut ekranu ze specyfikacji Redmi podawało 560. W tej chwili na stronie Redmi też już jest 5000 mAh. Nie, słuchajcie, to jest tak namieszane w tych specyfikacjach, że naprawdę, wierzcie mi, ja po prostu w pewnym momencie pisząc artykuł się podałem, już byłem zmęczony po całym dniu i stwierdziłem, dobra, dosyć. Namieszane dwa telefony czy trzy o takiej samej nazwie, jeden chiński, drugi globalny. Nie, no tak się nie robi, kurczę, namącili, a tak naprawdę nic by się nie stało, jakby wprowadzili zamiast tych czterech telefonów jeden na porządny. No, w tej wersji prosu, słuchajcie, jest taka fajna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, bo mi się podoba na renderach. Ciekaw jestem, jak to wygląda w rzeczywistości. Jak zajrzycie sobie na MGSM-ie do galerii, to tam jest taki smartfon w kolorze granatowym i on wygląda jak ciemne morze z połyskami światła. Wygląda prześlicznie, przynajmniej na renderach. Mam nadzieję, że w realu jest jeszcze lepiej. Ty nie oglądałeś ich, nie miałeś. No nie miałem ich w ręku, bo premiera była online'owa, także no niestety nie oglądałem. W dodatku premiery się nam w środę, bardzo szczęśliwie podkreślam, nałożyły jedna na drugą, więc no, niestety trzeba. A podesłali jakieś sample, coś do recenzji już? Nie, może komuś podesłali. No nie, a ja powiem szczerze, to się specjalnie pod te telefony nie wyrywałem, bo no, są podobne do siebie na jedno kopyto, a tak naprawdę wielkiej różnicy pomiędzy na przykład Note 10, no nie, no słuchajcie, no jeszcze Poco M4, który też trochę tak na to kopyto jest. No jest tych telefonów od groma i nie wiem, czemu ma służyć takim mnożeniem modeli. Nie podoba mi się to po prostu. Bardzo, bardzo się zraziłem do tych modeli w tym momencie. Przejdźmy w takim razie, zakończmy z Redmi, bo na tym czwartym modelu właściwie seria się kończy, jeżeli chodzi o premierę globalną. Tak, poza tym jest więcej, możecie w katalogu MGSM oczywiście znaleźć sobie więcej wersji i zobaczyć. Jest problem z nazewnictwem, bo to nigdy nie wiadomo, jak to nazywać tak naprawdę. Spokojnie. Tak, żeby się wszyscy jeżeli my się w tym już przestaliśmy połapywać, to nie dziwcie się, jeżeli wy się też nie połapiecie, to naprawdę żaden wstyd się nie połapywać w ofercie Redmi w tej chwili. Dwa słowa, słuchajcie, na koniec na temat dwóch smartfonów Vivo, które się pojawiły w mijającym tygodniu. Y21a i Y33 z wariantem, dlatego że Y33 już Vivo było, to był taki stareńki telefon Vivo, w ogóle jeszcze w Europie. Ale to 5 lat temu było, to jest prehistoria. Tak, także jest Y33 z dodatkowym numerkiem V2057. Przerwę ci, bo o Y21a to mówiliśmy tydzień temu. To możemy sobie go darować. Ale jest za to 75. Żeby ktoś, kto uwielbia Vivo, nie poczuł się niedowartościowany. No dobra, to od którego zaczynamy? Może ten Y33 z Meksyku. Dobrze, zacznijmy o Y33 z Meksyku, który pracuje pod kontrolą Helio G80 z Androidem 11 i IPS-owy wyświetlaczek 6.58. Full HD, całkiem niezła gęstość, bo tam jest 400 ppi, także nie jest najgorzej. Częstotliwość odświeżenia wyświetlacza jest normalna, 60-hercowa, w związku z tym nie będzie dodatkowo drenowało baterii, a bateria z kolei 5000 mAh z ładowaniem 18-watowym i takaż ładowarka powinna się znaleźć w zestawie. Jeśli chodzi o pamięci 128 plus 4 i to jest jeden tylko tier,
aparaty fotograficzne 48, dwie dwójki i 16 z przodu. Łatwo się domyśleć, do czego są dwójki, bo powtarzamy to non-stop właśnie. No tak, to ja dodam, że zapewne Vivo swoim zwyczajem dorzuci jeszcze wirtualny RAM, a tak, cena tego telefonu po przeliczeniu z meksykańskich peso wynosi 1240 zł i myślę, że raczej to urządzenie do nas nie trafi. A utrzymane jest w stylu typowym dla Vivo, czyli prostokątna ramka aparatu, ładne kolorki, ramka aparatu dwukolorowa, czarno-srebrna. Może się podobać, jeżeli chodzi o design. Tutaj Vivo robi dobrą robotę. I mamy jeszcze jeden model, który też w egzotycznym miejscu miał premierę, bo w Indiach, i to jest, tak jak Adaś wspomniał, i75, obsługujący 5G z Mediatekiem Dimensity 700, czyli po taniości pojechali IPS-owym wyświetlaczem 658, Full HD pracującym przy 60 Hz. Bateryjka 5000 mAh, również ładowanie 18-watowe. I aparaty fotograficzne 50 jako jednostka główna z tyłu, plus dwie dwójki, łatwo się domyślić do czego, i 16 megapikseli. Jak to do czego, żeby wypełnić miejsce w ramce? O pamięci chyba nie wspomniałem, 128 plus 8 z kolei, tak. Też tylko jeden tier pamięci. Tak, ja jeszcze wynalazłem, że RAM to jest DDR4X i oczywiście jest wirtualny RAM 4-gigowy, a cena po przeliczeniu z rupii to 1195. I jak już jesteśmy przy Vivo, to jeszcze zamęczę tak do cna. W Polsce zadebiutował taniutki Vivo Y01. Telefon o podstawowej specyfikacji, ale z fajnym akumulatorem, bo 5000 mAh mamy, a reszta to wyświetlacz HD 651 cala, piąteczka, aparat do selfie, procesor Helio P35. Niestety tylko 3 plus 32 giga pamięci. Android Go. No to trochę ratuje sytuację, ale niewiele. 13-megowy aparat z tyłu i dwójka do rozmywania tła. I moi drodzy, cena tego telefonu, ojejku, 699 zł. Także taka sobie propozycja. Odnotowujemy, że zadebiutował w Polsce i jeszcze Wam powiem o kolejnym debiucie w Polsce. Też dosyć ciekawe urządzenie. Specyficzny bardzo telefon, Motorola Moto G41. Dlaczego specyficzny? No bo z jednej strony zobaczymy tutaj Helio G85, 4 giga RAMu niestety tylko, ale już 128 giga pamięci. Ekran 6,4 cala Full HD ze standardowym odświeżaniem, ale OLEDowy. Czyli znowu pojechali ciekawie. Aparaty fotograficzne, no cóż, 48 mega, 8-megowy szerokokątny, dwójeczka do rozmywania tła, z przodu 13, no ale najlepsze jest to, że w tym 48-megowym aparacie głównym znajdziemy optyczną stabilizację obrazu, a telefon kosztuje 1099 zł. Także ciekawostka, z jednej strony no, powiedzmy to wprost, pożałowali, dajmy na to, tego RAMu, ale znowu nie pożałowali optycznej stabilizacji czy OLED-a. Pożałowali szybkiego ładowania, bo jest 10-watowe, nie pożałowali baterii, bo jest 5000. Przedziwny moim zdaniem zestaw. No, powiem szczerze, że tak, no nie chcę nazywać tego kuriozum, ale jest naprawdę specyficznie, bo mamy mieszankę takich fajnych rzeczy z takimi rzeczami mniej fajnymi. No. To prawda. No, ale że widocznie jak ktoś będzie chciał, dla kogoś jest istotny ekran, a reszta go nie obchodzi, to proszę bardzo. Ktoś chce mieć OIS-a w niedrogim telefonie, proszę bardzo, ma. A reszta się nie liczy. Czy my skończyliśmy, słuchaj, z premierami? Wiesz co, w zasadzie z premierami tak. Ja myślę, że chyba tak. Jeszcze przelecę, to ty może opowiadaj o ciekawostkach, a ja szybciej. Ja myślę, że warto zajrzeć, słuchajcie, do naszych newsów, dlatego że zbliża się wielkimi krokami premiera Lenovo Legion 90. Tak. Adaś wrzucił artykuł z prawie całą specyfikacją już znaną. Ja jeszcze do katalogu nie zrzuciłem, bo co prawda specyfikacja jest dosyć wiarygodna, ale brakuje trochę materiału. Poza tym ja się już pogubiłem, bo z kolei trafił się jeszcze przeciek, że jeszcze będą inne Legiony, bo jeszcze mamy na horyzoncie, tutaj no, Iwan Blas donosi, czyli bardzo też wiarygodne źródło, Lenovo Halo.
to będzie trochę prostszy smartfon z ekranem 6,67 cala, z szybkim bardzo odświeżaniem 144 Hz, ze Snapdragonem 8 jedynką, ale z plusem, czyli podkręconym prockiem. Dużo pamięci, bateria 5000, ale stylowa już taka bardzo zwyczajna, wygląda jak klasyczny telefon, wcale nie jak gamingowy. Z tyłu aparaty 5013,2, także też całkiem popitaśnie, ale to dopiero w trzecim kwartale. A wcześniej pojawi się coś, co się nazywa Diablo i wydaje mi się, że jest to po prostu kryptonim właśnie tego Y90, bo te specki są bardzo zbieżne, ale nie ma pewności. No i tutaj właśnie też Iwan Blas podaje, że ten telefon ma oficjalnie trafić pod nazwą prawdopodobnie Legion Phone 3 i w wersjach Lite oraz Pro, które tak naprawdę będą bardzo zbliżone, będą się różnić między innymi designem przede wszystkim i jakimiś tam drobiazgami. O tym wszystkim pisze w newsie, przy czym są to informacje nieoficjalne, podkreślamy, więc nie przywiązujcie się jeszcze tak do nich, ale akurat ten model, czyli to Diablo, tudzież Y90, tudzież Legion Phone 3, już niedługo, być może nawet 23 marca, bo gdzieś na którymś renderze taka data była na wyświetlaczu. Ale to też jest tylko takie no, luźne domniemanie, chociaż z reguły tak to jest, jak producent wrzuca render telefonu z ekranem, to tam daje jakąś datę i bardzo często, ale nie zawsze, ale bardzo często to jest data premiery. Poza tym namawiam Was do zajrzenia do dwóch artykułów jeszcze Adama, dwie znane z nazwy przynajmniej marki, które stwierdziły, że co będą wymyślały własny design, pojedźmy sobie po iPhone'ach. I to jest Meizu i w Gioni też są dwa osobne artykuły, oddzielnie od siebie, nie razem. Masakra, atak klonów. Także też polecam zajrzeć. Poza tym chciałem załatwić prywatę, dlatego że bije się w piersi. Pytanie o to, jakiego smartfona używam, padło już co najmniej dwa razy. Słuchajcie, globalnie używam tego, co akurat nadeślą producenci do testów albo co zostawią po testach na jakiś dłuższy czas. Natomiast tak na bardziej stało używam i on w tej chwili na mnie się gapi, to jest Mate 20 Pro. Wcale nie nowy smartfonik, co prawda były flagowiec, ale służy nadal bardzo dobrze. Jest to bardzo fajny telefon, czy jeżeli chodzi o fotografię, czy o inne rzeczy. Jeżeli macie okazję Mate 20 Pro używanego w dobrym stanie kupić, to z czystym sumieniem polecam, dlatego że to urządzenie nigdy mnie nie zawiodło. I druga rzecz, pytaliście, jakich mikrofonów używam. W moim przypadku to jest najtańszy mikrofon dynamiczny z jakiegoś elektromarketu. Nieistotna jest nazwa, dlatego że to jest telefon w okolicy 40 zł. Telefony w okolicy 40 zł, uwierzcie, mają w większości po prostu identyczne parametry, czy żadne parametry. To się nie nadaje ani do prowadzenia wideobloga, ani do tego nawet za bardzo, co my robimy, ale my to robimy przez Zooma, a Zoom i tak obcina audio. Dokładnie. Żeby dzisiaj jeszcze Wam powiedzieć, co mam. Dzisiaj mam gustowny zestaw chiński, zakupiony za jakieś psie pieniądze z mikrofonem. Słychać mnie, podejrzewam, jak z beczki, dlatego że mikrofon jest gdzieś tutaj w jednej ze słuchawek. I to jest masakra. No ale jestem dzisiaj, mimo tego, że w redakcji, to dla mnie to jest niestety redakcja polowa. W związku z tym jestem w warunkach polowych dzisiaj i no cóż, nadaję tak, jak mogę po prostu. No tak. A ja tak jak napisałem, nie używam żadnego mikrofonu, korzystam z wbudowanego mikrofonu w MacBook Air ostatniej generacji. Także słychać nas, słuchajcie jak słychać, ale obawiam się, że po to, żeby ten dźwięk był jakiś sensowny, musielibyśmy rzeczywiście nagrywać go osobno i podkładać pod film z Zooma zwyczajnie nagrany. Tak, i wtedy to by jakoś było. Pewnie, ale... Natomiast bez tego nie mamy szans. Wiecie... Z drugiej strony miejsce musi być dla wszystkich. My się nie, po prostu nie bawimy w aż takie, to nie jesteśmy podcasterami jakimiś, nie mamy aż takich, że tak powiem, nie wiem, czy to ambicji, czy po prostu uznaliśmy, że nie potrzeba. No. Znaczy, wiesz, zawsze jest tak, że dobra jakość dźwięku jest na propsie. Tak, ja wiem, że wszyscy to powtarzają do znudzenia. To jest kwestia że no jakby działamy w takich warunkach, w jakich możemy. Po prostu musicie nam uwierzyć na słowo. Dlatego jest, jak jest. Gdyby oglądalność była nasza troszeczkę większa, to wtedy by się opłacało rzeczywiście dać nam fundusze na to, żebyśmy mieli trochę lepszy sprzęt. Tak, albo gdyby ktoś to zasponsorował. Wchodzi sponsor, my się reklamujemy, że używamy
mikrofonów, kamer albo tamtej firmy, spoko, ale jakoś nikt nie chce usłyszeć. Ja tylko mówię, nie kupujcie mikrofonu znanej polskiej firmy za 10 zł. Widziałem dzisiaj przeglądając mikrofony generik dynamiczne w różnych sklepach, znalazłem mikrofon za 10 zł znanej polskiej firmy i nie jestem w stanie go polecić po prostu. Znaczy się, no wiesz, patrzysz przez pryzmat ceny, ale no faktycznie, co to może być za 10 zł? Jak oni to zrobili? Przecież to... To znaczy, wiesz... Cenach, to ile ten mikrofon w Hurcie kosztował? 50 groszy? Cena prostego dynamicznego mikrofonu nie jest duża. To, co jest, to w większości płacimy narzut po prostu handlowy. Tak, ale Jacek, to musi przyjechać, to trzeba zamówić z Chin. To musi przyjechać kontenerem, co kosztuje. To musi przejść jakieś tam certyfikacje europejskie, żeby w ogóle to trafiło, mogło trafić do sprzedaży w Polsce. To kosztuje. To musi być obrandowane, to musi być opakowane. No i jeszcze ktoś na tym musi zarobić i to nie jeden ktoś, tak? Więc... Nadal cuda jakieś i dziwy tu się dzieją. No. Dobra. Będziemy się powolutku żegnać. Dziękujemy Wam za wszystkie komentarze. Jesteście wspaniali. Ja z radością ogromną za każdym razem do komentarzy pod naszymi filmami zaglądam i dziękuję Wam bardzo za te komentarze, bo one są i pogodne, i fajne, i zazwyczaj pozytywne. Także wielkie dzięki. Pozdrawiamy Was serdecznie, życzymy Wam dobrego, spokojnego, udanego weekendu. Może pogoda się troszeczkę poprawi, bo na razie plucha no, jest potworna po prostu. Zdrówka Wam życzymy przede wszystkim. Żebyście nie zapadli, a jak już zapadniecie, to żebyście przeszli delikatnie. Łagodnie. No. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć.